Football Manager 2024 już po oficjalnej premierze. Wychodzimy z wersji beta i kontynuujemy główną karierę na kanale, czyli Łowca Pucharów gdzie ja prowadzę Anderlecht Bruksela. Dzień dobry, tak w ogóle witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny wtorek. Mamy datę 17 października roku 2023 w karierze. Oczywiście i po 10 kolejkach, jak widzimy, Anderlecht jest liderem Ligi Belgijskiej. 21 punktów, 4 punkty przewagi nad goniącymi nas Brugią, Standardem Lech, saint trudeau Antwerpią i Genkiem. No ale mamy tyle samo punktów, co Union Saint-Gilois, czyli tutaj na pewno... Będzie zaciekła walka o jak największą ilość zdobytych punktów przed jeszcze grupą mistrzowską, bo tam punkty dzielą się na pół. Dobrze, przed nami standard Lesz, standard Lesz, który gra ustawieniem bardzo podobnym do naszego, czyli trzy. 5-2 z wahadłami. No tutaj menadżer tego zespołu, czyli pan Karl Hefkens, lubi tą grę skrzydłami. Także będziemy się musieli absolutnie na to przygotować. Zatem chciałbym, żeby nasi boczni wysunięci obrońcy jednak w tym meczu byli skupieni na zadaniach defensywnych, żeby oni próbowali tutaj zatrzymywać skrzydła rywala. Na pewno będziemy chcieli zmusić rywala, żeby grał środkiem, a w związku z tym też troszeczkę jednak obniżyć tą linię defensywy. Może nie grać wysoko, na pewno nie, nie grać też głęboko, ale po prostu na razie zostawić to bez jakiegoś Takiego konkretnego wskazania i wytycznej Więc tak byśmy chcieli ten mecz na pewno rozpocząć Tutaj jeżeli chodzi o standard lierz No to będą wielkie derby klasik, tak? Derby Belgii To będzie bardzo prestiżowy mecz No i też wypadałoby trening ustawić tak jak trzeba Czyli chciałbym, żebyśmy tutaj w związku z naszym przeciwnikiem Przede wszystkim skupili się na obronie na skrzydłach I obronie w powietrzu Bo to będzie bardzo, bardzo istotne Tutaj w czwartek może być utrzymywanie się przy piłce i jej rozgrywanie, chociaż wolałbym chyba, żebyśmy tutaj poćwiczyli wyprowadzanie piłki z obrony. Obrona w powietrzu, wykorzystywanie sytuacji może być, e, chociaż tutaj może dajmy sobie trening taktyczny w obronie i znowu to wyprowadzanie piłki z obrony. No, też to sobie zmienimy, powiedzmy, na stałe fragmenty gry. Niech oni sobie to ćwiczą I myślę, że to powinno być w porządku To mamy w porządku OK, możemy kontynuować mecz za 4 dni Ale ten futbol menadżer nowy jest bardzo dobrze Zoptymalizowany szybko to śmiga Drejer wraca i to jest bardzo istotne Bo to jest nasz najlepszy snajper W takim meczu na pewno się przyda Dupé nie osiągnął celu No właśnie, bo jemu tu daliśmy 7-0 Ale nie udało się Nie będziemy go jakoś specjalnie ganić za to Dodamy mu otuchy Mam nadzieję, że szybko się podniesie. Wiecie, my musimy naszych piłkarzy szanować, niezależnie od tego, kto to jest. A to dlatego, że po prostu nie możemy sobie pozwolić na nowy. No, wprawdzie zarząd zasilił kasę klubową, e, chyba tam około miliona euro dorzucili, ale jak widzicie, nijak się to ma względem naszego ogólnego bilansu, który jest ujemny i to już jest 10 milionów. Chodzą słuchy i plotki, że Anderlecht może skończyć ten sezon z bardzo, bardzo ujemnym kątem. No, nawet 40. 50 baniek. No, Tioloni nam wypadł niestety, yy, z kolejnego meczu, prawdopodobnie, ale spokojnie. Mamy Majida Asimeru i on ma dobrą formę i on dobrze wygląda na treningu. Więc tutaj możemy tutaj możemy mieć dobry mecz tego zawodnika kolejny, oby tak było. Union Saint-Gillois, czyli zespół, który jest na miejscu drugim, gra dzisiaj z open. będzie na pewno faworytem tego meczu i prawdopodobnie za chwileczkę będziemy ich widzieć na pozycji, tak, samodzielnego lidera, 5 do 1, no, tutaj Union Saint-Gillois może być zespołem, z którym oto mistrzostwo, między innymi Anderlecht będzie się bił, Widzimy, że oni mają kapitalną formę. To jest też zespół, z którym jeszcze meczu nie graliśmy z tego co kojarzę. Tak, nie graliśmy z nim meczu. A, graliśmy, przepraszam. Pierwsze spotkanie wyjazdowe 0-0. Tu mieliśmy z nimi. To w sumie dobry wynik, tak mi się wydaje. No i powolutku już będziemy za chwileczkę skład wybierać, bo jutro o godzinie 13.30. Wielkie spotkanie, zespół numer 4 z zespołem numer 2, więc nie musimy tu mówić oczywiście o tym, jak ważny jest to mecz, ale na początek jeszcze wyniki sobotnie, bo tutaj u Sardella kontuzja, Kaisbery kontuzja, więc będziemy mieli problem z obrońcami, to nie są jakieś długie urazy, ale takie, które wykluczają naszych zawodników z gry w meczu z Standardem Miesz, oczywiście to są zawodnicy z ławki, ale też by się pewnie przydali, czy ewentualnie by się przydali. No, zobaczmy wyniki sobotnie, bo tutaj jest ważny mecz jeden. Yy, Southampton chyba gra swoje spotkanie, więc chcielibyśmy, żeby się oni potknęli, bo są za nami. więc każdy yy, AI wygrali 2-0. Gentremisuje 0-0, a Molenbeek wygrywa z Westerlo. No dobrze, no zatem tutaj mamy, mamy grupę pościgową, ale to dobrze, lubimy emocje, lubimy jak coś się dzieje. Anderlecht U18 gra dobrze, w przeciwieństwie do yy, ekipy Futures, no, która tutaj dołuje bardzo mocno w tej drugiej lidze belgijskiej, ale spokojnie włączymy trzecią na kolejny sezon, więc będziemy też te mecze widzieć, czy oni się odbudują. No dobrze, Shinji Okazaki, proszę bardzo, jeszcze tutaj potrafi. Oczekiwania zarządu remis, oczekiwania kibiców remis. No moje oczekiwania są takie, żeby tego meczu też nie przegrać. Najlepiej go wygrać, ale zdajemy sobie sprawę, jak będzie ciężko tego spotkania nie przegrać. Wiemy, że Rywal bardzo silny, wiemy, że rywal e, mocny. O Tio Leoni chyba może zagrać, czy nie? Nie, jest jeszcze kontuza, dobrze. Kasper Schmeichel, Fernando Calero, Jan Fertongen, Zenno de Bast. Na prawej stronie oczywiście mamy tutaj Luisa Patrisa, Tomas Dilani na defensywnym pomocniku, obok jeszcze Ludwig Augustinson. No i w środku wobec tego, że nie gra Leoni, zagra Majid Ashimeru, no, a obok niego oczywiście Torgan Azard i z przodu mamy Dolberga i Drejera. Chyba tak będziemy chcieli. Może tak to sobie ustawimy. Tak będziemy chcieli ten mecz rozpocząć. Maxim Dupé. No właśnie, i tu nie mamy obrońcy żadnego na ławce. No więc będzie musiał ten sardella zasiąść. Kontuzjowany. Matric. Amuzu. Arsztat. A strojkens. I dajmy sobie Benito Ramana. Chociaż Vasquez tak dobrze ostatnio zagrał. Gola strzelił. Na treningach też y, dobrze wygląda. Że chyba tak to możemy. Rozpocząć. Zatem to jest nasze ustawienie, to jest nasz skład. To jest jedenaska, która dzisiaj ma wyjść na boisko w Liesz i nie przegrać. Nie przegrać, bo to jest kluczowe, kluczowy element. Zobaczymy, jak ten mecz będzie się układał. Mam nadzieję, że zagracie dla kibiców, bo to będzie bardzo wyrównana rywalizacja. Na pewno tu mogą jakieś detale przesądzić o ewentualnym zwycięstwie którejś ze drużyn No zobaczymy. Przywitanie trenerów, piąteczka. Jest Piwarski, jest trener też gospodarzy, dobre nastroje i miejmy nadzieję, że dobry mecz będziemy dzisiaj oglądać. Zaczynamy na czerwono, gospodarze, na fioletowo-biało oczywiście Anderlecht Bruksela, jedziemy. Luis Patriz dobrze przechwycił to podanie, mamy Fertongena, mamy też tutaj Augustinsona, zobaczmy jest Zeno de Bast. Będzie tu rozgrywana piłka chyba od linii obrony Fertongen, Delaney, dobrze do Torgana Azarda Ten tam się uruchomił, jest też Drejer e, Ashimeru Cała wolna prawa strona, nikt tam nie dojrzał e, Patrisa, który uwolnił się spod opieki obrońców No i zrobił sobie dobrą przestrzeń do ataku ewentualnego No ale nie dostał piłki, więc nie miał z czym atakować e, Zaczynamy tak mocno dosyć, bo chyba tu będzie jakaś akcja ofensywna gospodarzy e, Pericia. Pericza w polu karnym już sobie zrobił ostry kąt i zablokował Blokowany przez Debasta. No właśnie, to musimy uważać na te bezpośrednie podania, bo na pewno ich będzie dużo i one będą penetrowały naszą linię defensywy. A mam nadzieję, że nasi obrońcy sobie z tym w jakiś tam sposób jednak poradzą. Uwaga! The Bast będzie kolejny corner. Nie, jednak strzał Schmeichel tą piłkę broni, więc tutaj na początku, no, Standard zaatakował bardzo mocno ekipę Anderlechtu. Trzy strzały, jeden celny. Anderlecht na razie bez odpowiedzi. Anderlecht te pierwsze 10 minut bardzo mocno przesypia. Jest wycofany. Jest bez możliwości kreacji gry. Kałabe, Kałabe. Lewa strona, lewa flanka. Zagranie pod polekarne. Tu jest organ azarma może czy jakaś szansa na kontrę? Nie, bo Dolberg, tak doświadczony piłkarz, stracił futbolówkę, no i to się może skończyć tragicznie. Stepe Pericza, mamy 1 zera dla gospodarzy, więc to wszystko rozpoczęło się niestety od zawodnika, który piłki stracić nie powinien absolutnie w tym wypadku. No, i mamy potwierdzenie, tak, tej dominacji jednak gospodarzy. No, co zrobił Dolberg? To jest w ogóle czasami niezrozumiałe. Co wyprawiają zawodnicy naszego zespołu? Czy Fertongen, nie wiem, dwa mecze temu, czy trzy kolejki temu, czy teraz właśnie Dolberg? No, który absolutnie tej piłki stracić nie powinien. Ma doświadczenie, potrafi się zastawić, jest silnym, wysokim piłkarzem postawnym. No, ale jednak nie dał rady. No, zobaczmy, może będzie jakaś szybka odpowiedź. Delani w polu karnym, Delani. Wycofana piłka do Augustinsona. Mamy tu Zeno jest Asimel. I nad poprzeczką przenosi futbolówkę ten piłkarz. Zatem cały czas wynik 1-0 dla gospodarzy. Augustinson to znowu się rozpoczyna od stałego fragmentu. Torgan Azar, żeby teraz tylko piłki nie stracić. Zino de Bast, Zino de Bast, spróbujmy to może przerzucić na flankę. Delani, jednak bezpośrednie podanie. Torgan Azar w polu karnym jest dośrodkowanie, ale niestety tutaj Bodar. A tu był też spalony, więc nie ma generalnie o czym mówić. Mecz nam się troszkę wyrównał, przynajmniej pod kątem Expected Goals, ale na pewno nam się nie wyrównał pod kątem wyniku No ten cały czas jednak Dla gospodarzy 1 do 0 Zobaczmy, Kasper Schmeichel No tutaj podanie na Patrisa Nie wiem czy to był najlepszy pomysł Kiedy masz ustawionych trzech obrońców Ja wiem, że on ma tą piłkę wybijać nie, Długą, ale no tutaj mógł pomyśleć I mógł jednak zadecydować po swojemu Na to liczyłem, ale jednak no źle to zrobił Źle to zrobił, Kanga miał sytuację Schmeichel obronił, no i zobaczmy co zrobi Schmeichel Teraz, znowu ta długa piłka posłana Na Drejera tym razem, ale tam la Lifis przechwycił, ale za te mamy znowu tego Kangę. Już tam wbiega, już tam wbiega life is, zagranie do Kangi. E, no i co tutaj zrobił Delaney? No znowu dał się oszukać nasz zawodnik przez piłkarza Standard Lierz. No i Fosy do środka. O, mało brakowało, a mielibyśmy bramkę samobójczą Fertongena. No nie ma najlepszych dni Fertongen. Ostatnimi czasy najpierw sprowokował gola, po którym straciliśmy dwa punkty. No a teraz Kanga, Michael leży, za te, zobaczmy, będzie chyba strzał prawą nogą, jednak nie. Hayden, Fosy, no trwa oblężenie bramki Anderlechtu. Dopiero teraz, Augustinson tutaj zatrzymał zawodników gospodarzy. No niestety, niestety, nie radzimy sobie. Z ekipą standardu, a teraz może Augustinson przechwycił piłkę jakaś kontra. Dobre zagranie do Dolberga. Dolberg jest w 16, ale decydował się na strzał niepotrzebnie. A poza tym jeszcze kolejny offside gracza Anderlechtu. No, mecz wyrównany ogólnie, jak patrzymy na statystyki. Niestety, wynik już tego nie odzwierciedla. Jeszcze mamy na koniec pierwszej połowy corner dla ekipy. Nie dla ekipy Standardu Lierz, i to może być problem, bo tutaj się zakręciła nasza obrona wokół Michaela, a ten niestety nie, nie interweniował. Na szczęście strzał niecelny. No, niestety, niestety mamy wynik 1 do 0. Łyczek wody. No i cóż, yy, musimy zrobić wszystko, żeby w drugiej połowie ta nasza gra wyglądała troszeczkę lepiej żeby pomocnicy wzięli na siebie ciężar gry, żeby napastnicy zaczęli wykorzystywać sytuację, troszkę się nam zestresowali, no mam nadzieję, że, że w drugiej połowie będzie to wyglądało znacznie, znacznie lepiej. No nic, nie możemy już tutaj absolutnie myśleć o obronie, więc damy sobie naszych wahadłowych już teraz na wsparciu, bo, no bo, no bo czego mamy bronić, tak, jest 1-0 dla, dla Lież. Nie jest to mecz zły ze strony Anderechtu, Były tam szanse, były jakieś tam e, sytuacje. Natomiast, no, trzeba to wykorzystać. Trzeba jeszcze skupić się na ataku i spróbować e, zagrać. Debast, Augustinson. Fajnie działa ta lewa strona. Azard. ale nie ma bramek. Nie ma bramek, a bramki są bardzo ważne w dzisiejszym meczu. E, Torgan Azard będzie dośrodkowanie, Jest tam Fertongen, I Jeszcze Debast przechwycił piłkę. No, tutaj nie był faulowany przez Foseya. I będziemy mieli kontrę. Fossey wychodzi z piłką. O, już tam mamy dwóch napastników, ale przerwał to wszystko na szczęście. Ashimeru, Debast, Augustinson. No i traci piłkę. <laughs> Niebywałe to są te straty, po prostu momentami. Szeka, szeka w polu karnym. Będzie szansa na 2-0. Tak, tutaj już jak biegał ten szeka w pole karne. O no to było widać, że to jest już akcja bramkowa. Że to może być z tego coś niebezpiecznego i faktycznie tak się dzieje. Fatalnie rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania od bramki dla ekipy gospodarzy, więc bardzo, bardzo źle wygląda ten mecz z naszej strony. Potrzebujemy zmian. Wejdzie Luis Vazquez za Drejera. Wejdzie tutaj za Asimeru, myślę, Arnstadt, młodziutki No i za Augustinsona już bardziej Nastawiony ofensywnie Amuzu Nie ma czego bronić, czy przegramy 2-0 Czy 4, to nie ma generalnie Znaczenia w tabeli, no może poza tym, że Jest to mecz, mówiłem o tym prestiżowy bardzo mocno I przegrać 4-0 byłoby słabo Natomiast no tak czy inaczej, będzie ciężko Odrobić losy tego spotkania Zmienić w ogóle, Augustinson, Dolberg Może teraz, jakbyśmy teraz zdobyli Jakiegoś gola, to jeszcze by się rysowała Szansa na remis, Debast, Bast Vertonghen. no ale trzeba to rozgrywać szybciej, bo tu już się ustawiła ekipa gospodarzy. Torga Nazar, Dolberg. Już tam czeka Ashimeru. Dostał piłkę Ashimeru, ale nie. Z tego nic nie będzie. Strzał z dystansu. Kiedy wbiegał w pole karne i Dolberg i Vasquez To chyba nie był najlepszy pomysł. Teraz mamy zmiany. Ale tracimy piłkę. Zobaczmy, jest Dalany odzyskał. Fantastycznie tutaj nasz defensywny pomocnik popracował Zino Debast Do Dolberga. Już tam czeka w środku Vasquez, Dolberg. Do Amuzu. Ten do Azarda. Azard piłka na prawej nodze, ale strzał zablokowany jeszcze Luis Patrice. Luis Patrice w 16 nie ma jednak dogrania na środek, nie ma podania do napastników, no i wynik tego meczu nie ulega zmianie po tej akcji 65 minuta, to wszystko nam się tutaj wyrównało, ale no wynik jest zły, wynik niestety dla gospodarzy. Po tym meczu, jeżeli nic się tutaj już nie wydarzy dla nas dobrego, to niestety, ale będziemy mieli sporą stratę, bo już trzech punktów do Saint-Julois, -A, a to jest dużo. A to już jest dużo. Co prawda, wiemy o tym, że tutaj tabela się, tabela się potem, te punkty się dzielą na pół, prawda? Więc no, ta strata się zmniejszy, ale pytanie, czy ona nie będzie. Nie, nie będzie większa. No nie był to mecz wybitny. Znaczy, to nie był mecz, na jaki się nastawiliśmy. Czyli mnóstwo akcji, e, piłka od pola karnego do pola karnego. No nie, e, tak nie było. Jednak był to mecz, w którym standard Lierz po prostu wykorzystał te swoje dwie sytuacje, które miał, zdobył dwa gole i tyle. No i tu jeszcze mamy rykoszet po strzale Stevena Alzate. No niestety, ale przegrywamy to spotkanie aż 0 do 3. Zatem gospodarze dzisiaj absolutnie zdominowali pole karne nasze. Nie mieli wielu tych. Sytuacji, ale co mieli, to po prostu wykorzystali strzał prawą nogą, tam. Oj, pech wielki, bo Patry stanął na linii tego strzału, dostał w tyłek i niestety 3-0. 3-0, no, porażka, która będzie boleć bardzo ekipę, ekipę gości Anderlecht no i mnie oczywiście osobiście, no, bo to mecz kluczowy. Mecz, który absolutnie powinniśmy, yy, chociaż ten punkcik wydaje mi się zdobyć, no na pewno byłoby nam potem łatwiej, ale to się nie wydarzy. To się niestety nie wydarzy. I będziemy tutaj musieli przetrawić tą porażkę. 0-3. Czy będziemy się w stanie podnieść już w kolejnym meczu? Zobaczymy. Zaraz sobie zerkniemy na terminarz i, i będziemy też mieli odpowiedź na pytanie, kto jest naszym kolejnym rywalem. Natomiast, no i, i tam będziemy musieli szukać punktów. No, zakładam, że to będzie mecz u siebie, jednak. Więc taki najlepszy na, na to przełamanie. Może nie jakiejś serii, bo tej serii nie było, ale serię tu mamy przełamanie, bo mieliśmy kilka meczów bez porażki pod rząd, a teraz ta porażka się nam przytrafi No i po tych 11 kolejkach nasz bilans nie będzie jakiś specjalnie wybitny, Patrice, Patrice, ale gramy 3-5-2, staramy się to utrzymać Calero, koniec meczu 0-3, przegrywa Anderlech, tylko się podrapać po głowie, bo to był mecz fatalny w naszym wykonaniu To był mecz bardzo zły To był mecz, gdzie nie ogarnęliśmy swoich stref obronnych To był mecz, gdzie niestety Byliśmy okropni Zwłaszcza z takim rywalem To był mecz bardzo, bardzo niedobry Zatem w tym momencie no, Jeszcze poczekamy na mecze niedzielne Ale ta tabela oczywiście tutaj Nie jest dla nas najlepsza Na mecze niedzielne, które pozostały jeszcze do zagrania Natomiast no Sytuacja się bardzo, bardzo komplikuje no ale cóż, emocje będą. Ach, teraz gramy z Lojwen. E, w związku z tym, że gramy lo z Lojwen, no to zakładam, że powinniśmy zapunktować Lojwen na miejscu 12. To oczywiście w odcinku jutrzejszym e, to spotkanie sobie e, zapewne obejrzymy. No ale jeszcze poczekajmy, tak jak mówię, na mecze. Na mecze te niedzielne, na mecze kolejne. Już mamy zmianę e, menadżera. W zespole Charleroi, no prestiżowy mecz, prestiżowy mecz, ale przegrany. To się wydarzyć nie powinno Tankanga z Tottenhamu. No to za bardzo nam tutaj może jakieś wypożyczenia byłyby względnie dobre. Antwerpia wygrywa to zły wynik. Geng wygrywa to zły wynik, ale Klub Bruges też swoje spotkanie też traci. Punkty jest na miejscu siódmym. Też na pewno z ich perspektywy tak to nie miało wyglądać. Ta ich forma nie jest najlepsza. Eee, tabela po 11 kolejkach, 6 zwycięstw, 3 remisy, 2 porażki, 21 punktów, 3 punkty straty do Union Saint Gilua. Punkt przewagi już tylko na Lierz, saint Sauntrudę, Atwerpią i Genkiem. No nic, gramy dalej, walczymy. Porażki są częścią sportu, eee, są wpisane w rywalizację, natomiast ważne jest to, żeby wygrywać kolejne spotkania. Za ten odcinek Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, życzę miłego wtorku. Trzymajcie się. Cześć!